Jest z nami Bartek Bereszyński. Dobry wieczór, Bartek. Tak patrzę, to dzisiaj? Tak, w pierwszej połowie. Ale wszystko w porządku? Od tego walenia głową w mur. Nie, już tak pół serio, pół żartem. No jakieś tam, nawet nie pamiętam dokładnie z czego, chyba z kolana czy z łokcia, gdzieś przy sytuacji, gdzie upadaliśmy na ziemię razem z przeciwnikiem i tyle. Nic poważnego. To nie był na pewno dla ciebie łatwy mecz, bo potrzebujesz pewnie gry i to był taki moment, gdzie trzeba wejść jeszcze w trudnym momencie dla tej reprezentacji i dać siebie to, co masz najlepszego. No zgadza się. Wiedzieliśmy dzisiaj, że pewnie tej pracy z tyłu będzie mniej. Trzeba troszeczkę więcej dać w ofensywie. Szkoda, że po moich dośrodkowaniach w pierwszej połowie Piotrek, jak zarówno Arek nie wykorzystali sytuacji, bo pewnie to by ułatwiło nam, ułatwiłoby nam to zdobywanie może kolejnych bramek, dałoby nam tą pewność siebie troszeczkę szybciej, a tak musieliśmy czekać do 70 minuty, bo było widać, że zeszło z nas troszeczkę dzisiaj to ciśnienie po pierwszej bramce Roberta. No a było ciśnienie, kiedy schodziliście do szatni, bo ja sobie wyobrażam. Wydaje się, że ten mecz będzie prosty, łatwy, wygracie szybko, strzelicie bramkę, tymczasem do przerwy 0-0, gwizdy na trybunach, a jeszcze musicie wyjść na tą drugą połowę i pokazać swój charakter, tą osobowość. Zgadza się. No nie jest to łatwy moment, to każdy musi sobie zdawać sprawę, otrzymywać gwizdy na własnym stadionie w Warszawie. No wiadomo, to jest zawsze ciężkie, natomiast z jednej strony oczywiście my musimy robić swoje i nie być wpływowi na takie zachowania. Oczywiście wiedzieliśmy, że też dużo kibiców nas wspiera i to było dla nas ważne. Natomiast zrozumiem też niezadowolenie kibiców po pierwszej połowie i oczywiście wiemy, jak wymagające są polscy kibice i myślę, że tutaj mają rację. Natomiast my robiliśmy swoje i dążyliśmy do tego, żeby zdobyć te bramki. W końcu w 70 minucie się udało po rzucie karnym i potem drugą bramkę dołożył Robert i cenne zwycięstwo. Oczywiście nie zakładaliśmy innego scenariusza. Dzisiaj był tylko jeden plan na ten mecz, żeby to spotkanie wygrać i nic, trzeba się przygotowywać do następnego meczu, bo kolejne bardzo ważne spotkanie. Kluczem była cierpliwość w drugiej połowie? Cierpliwość, no stwarzaliśmy tę sytuację, może nie do końca klarowne, ale też nie było na to miejsca. Oni bronili dosyć nisko, w dwóch blokach, pięciu i czteroosobowym, takie 5-4-1. Też my nie do końca przyspieszaliśmy tą grę tak, jak powinniśmy. Zdawaliśmy sobie z tego sprawę, że gdzieś brakowało w pierwszej połowie Robert i Arek. Troszeczkę schodzili za nisko, później brakowało takiego rozciągnięcia drużyny. Na to trener zwrócił uwagę w pierwszej połowie, w drugiej już ci napastnicy wiązali tych obrońców i było troszeczkę więcej miejsca i gdzieś dochodziliśmy do tego pola karnego. Brakowało ostatniego podania, czy ostatniego przyjęcia, czy decyzji o strzale i to dzisiaj też troszeczkę szwankowało. Natomiast no, cel osiągnięty, wygrany mecz i to jest najważniejsze. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.